Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich zgromadzonych dla wysłuchania wykładu zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Historii Zabytków Krakowa. Witam bardzo serdecznie naszego prelegenta dzisiejszego, pana doktora Krzysztofa Kloca, publicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej. Pan doktor jest pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki Katedry Historii Najnowszej. Z przyjemnością mogę poinformować, że pan doktor jest laureatem Nagrody Premiera za pracę o Michale Sokolickim, a dzisiaj będzie pan doktor mówił o roku 1918, mianowicie wykład zatytułowany Tacheuszczyzna to dopiero początek, luty 1918 roku w Krakowie. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry, szanowni państwo, szanowna pani profesor. Witam serdecznie wszystkich państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wygłoszenia dzisiejszego odczytu w towarzystwie, za możliwość podzielenia się z państwem garścią refleksji na temat Krakowa w lutym 1918 roku. Temat to ważny, bynajmniej więc nie pojawia się on na tapecie wyłącznie w związku z kalendarzem i miesiącem, który aktualnie mamy za oknem, choć nie pojawi, zbieżność rocznicowa z całą pewnością może wzmóc zainteresowanie wydarzeniami pod Wawelem sprzed 103 lat. Mówię pod Wawelem, bo rzecz jasna Kraków interesuje mnie w moim wykładzie w stopniu największym, acz nie można abstrahować od szerszego kontekstu historycznego, w który krakowski luty 1918 roku się wpisuje. Szanowni Państwo, to też już kilka słów wytłumaczenia jestem Państwu winien w związku z tytułem mojego odczytu. Tacheuszczyzna to dopiero początek, to słowa, cytat z dzienników profesora Władysława Konopczyńskiego, którymi to ten znakomity uczony skomentował wiadomości o podpisaniu 9 lutego 1918 roku traktatu w Brześciu pomiędzy państwami centralnymi, czyli Niemcami, Austro-Węgrami, a rodzącym się nowym państwem, Ukraińską Republiką Ludową. Postanowienia tak zwanego pokoju chlebowego, jak go nazywano, dalej zresztą w historiografii tak go nazywamy bardzo często, dotyczyły między innymi oderwania od terytorium okupowanego Królestwa Polskiego Chełmszczyzny właśnie oraz południowej części ziemi podlaskiej i przekazanie tych obszarów powstającej Ukrainie, która w zamian zobowiązała się do przekazania Berlinowi i Wiedniowi między innymi znacznych ilości zboża. Tu troszeczkę upraszczam, ale głównie o to się rozchodziło. W tajnej klauzuli znalazły się nadto postanowienia dotyczące Galicji, planowano ich podział na część polską i ukraińską. Szanowni Państwo, był to zatem wielce istotny punkt w ogóle w dziejach sprawy polskiej podczas Wielkiej Wojny. Odbił się on wielkim echem w polityce polskiej doby wojny światowej, odbił się echem także tutaj w Krakowie, o czym między innymi właśnie dzisiaj trochę sobie porozmawiamy. Tak więc te dwa wątki, z jednej strony wielkiej polityki, a z drugiej strony historii miasta Krakowa, nieodłącznie będą się nam tutaj zawiązywać, splatać, choć siłą rzeczy na pierwszy plan z perspektywą krakowską, co jest, proszę Państwa, oczywiste. Szanowni Państwo, pod Wawel pierwsze wieści z Brześcia o podpisanym przez państwa centralne pokoju z Ukrainą dotarły już 10 lutego. Na razie były to suche komunikaty prasowe jedynie, nie zawierające żadnych szczegółów, jeśli chodzi o ziemie polskie, o przyszłość ziem polskich w związku z podpisaniem tego dokumentu. To też, proszę Państwa, z okazji zawarcia pokoju namiestnictwo we Lwowie zarządziło, świętując po prostu ten fakt, oflagowanie wszelkich miast galicyjskich, budynków rządowych oraz prywatnych aż do następnej niedzieli włącznie, czyli do niedzieli 17 lutego. Ale proszę Państwa, wraz z napływającymi do miasta szczegółami na temat pokoju w Brześciu, w Krakowie właściwie natychmiast na plan dalszy schodziły dotychczasowe kłopoty i bolączki mieszkańców, no przypomnijmy, w czwartym już roku wojny. Jakby na moment zapominano o tych wszystkich permanentnych trudnościach aprowizacyjnych,
braku mięsa na miejskich targach i brzeźniach, jakości mąki i wypiekanego pieczywa, cenach masła czy mleka, problemach codziennych związanych z opałem, mimo ciepłych, to można podać jako ciekawostkę, wręcz przedwiosennych pierwszych dniach lutego 1918 roku w Krakowie. Proszę Państwa, te wiadomości, które napływały już szczegółowe od 11 lutego, powodowały, że Kraków właściwie pogrążył się w zadumie i gniewie. To jest cytat. Wspomniany profesor Konopczyński, który prowadził swoje notatki dzień po dniu, notował. I tu pozwolę sobie jeszcze raz odnieść się do tytułu wystąpienia, ponieważ to jest ten cytat. Ta chełmszczyzna to dopiero początek. To wstęp do aneksji zachodnich prowincji Królestwa na rzecz Niemiec, powszechne przygnębienie i oburzenie, z rana nie chciało mi się aż wychodzić na miasto, pisał profesor Konopczyński. Chełmszczyzna, Podlasie i Grodzieńskie oddane Ukrainie, podział Polski, wydanie na łup ziemi chełmskiej wbrew historycznemu prawu Polaków, przygnębiające wrażenie w kołach polskich w Wiedniu. To są, proszę Państwa, tylko niektóre wybrane nagłówki prasowe z tego pierwszego dnia, kiedy te wiadomości o Brześciu dochodzą do Krakowa. I proszę Państwa, w tym dniu wszystkie krakowskie tytuły wydały jednocześnie wspólny komunikat, co właściwie się nie zdarzało. Ja sobie przynajmniej nie przypominam w tamtym okresie takiego jednomyślnego stanowiska wszystkich krakowskich gazet. Proszę Państwa, co czytamy w tym komunikacie? Wiadomości o warunkach, na których zawarty został pokój czwór przymierza z Ukrainą, wywołały w całym mieście wrażenie, które zrozumie każdy, kto te warunki przeczytał. Dzienniki krakowskie, świadome swoich obowiązków, w pełnym odczuciu duszy polskiej, w tej chwili dają wyraz opinii, jaką o sprawie tej ma cały naród polski. W jasnym wszakże zrozumieniu sytuacji, które jest wskazana solidarność narodowa, uważają, iż zachowanie spokoju i powagi odpowie najlepiej potrzebom tej ważnej chwili i że wszelkie zakłócenie jej niewczesnymi i może szkodliwymi objawami nie odpowiadałoby ani godności, ani interesom narodowym. Proszę Państwa, tenże komunikat podpisały, odpowiednio wymieniam za chronologią podpisu, krakowski czas, czyli stańczykowski czas, dalej Głos Narodu, Ilustrowany Kurier Codzienny, Socjalistyczny Naprzód, Demokratyczna Nowa Reforma oraz Ludowy Piast. Proszę Państwa, wspomniana Nowa Reforma, odnosząc się do wczorajszego zarządzenia o flagowaniu miast, o którym przed momentem wspominałem, co miało uczcić pokój brzeski, komentowała, proszę Państwa, ten fakt następującymi słowy. Wzywano nas do dekorowania Krakowa z powodu zawarcia takiego pokoju z Ukrainą. Nie mamy powodu przypuszczać, żeby z nas szydzić chciano, więc tylko nie znają ani naszych uczuć, ani naszych dziejów. Mieliśmy się cieszyć, że nas okrojono. Rozpoczął się w naszym życiu narodowym nowy okres boleści i niepokoju. Zasługę w tym mieć będzie hrabia Czernin. O Czerninie, proszę Państwa, jeszcze za moment słówko. Chciałbym jeszcze odnieść się do wypowiedzi stańczykowego czasu. Czas pisał, czy komentował te pierwsze wiadomości w następujący sposób. Pokój zawarty z Ukrainą oddaje Ukrainie chełmszczyznę wraz z częścią Podlasia. Najbardziej pesymistyczne przewidywania co do rozwiązania sprawy polskiej nie mogły się liczyć z takim wynikiem. I historycznie, i etnograficznie są to bowiem ziemie tak silnie splecione z całością królestwa, że nawet rząd rosyjski, mimo utworzenia guberni chełmskiej, nie odważył się zarządzić odłączenia ich od reszty kraju. Cios, jaki spada na nasz naród, przychodzi niespodziewanie. Nie potrzeba komentarzy, aby podkreślić jego narodowe i polityczne znaczenie. W głębokim bólu i przerażeniu wywołanym tym rozwiązaniem jednoczy się cały naród. Wydartą nam została ziemia chełmska i podlaska, bronione wysiłkiem całego szeregu pokoleń, utrzymane dla polskości i wiary katolickiej wśród prześladowań przypominających czasy pierwszych chrześcijańskich wyznawców, ziemie zroszone hojnie krwią i łzami męczenników. Traktat odrywa od pnia macierzystego ludność przeważającej swej ilości polską językiem, niepodzielnie polską i kulturą i wiarą. W ocenie tego faktu nikną wszelkie różnice stronnic dzielących naród polski.
I proszę Państwa, jeszcze komentarz na przodu, abyśmy mieli całe spektrum opinii krakowskiej publiki i krakowskiej polityki. Naprzód, proszę Państwa, konkludował. Hrabia Czernin oświadczył kilkakrotnie, że Polska nie ma być obciętą. Traktat z Ukrainą przeczy temu w jaskrawy sposób. W ten sposób naród polski staje przed jedną z najcięższych chwil od czasów ostatniego podziału Polski. Od jego siły, od stopnia uświadomienia sobie wielkości niebezpieczeństwa wiele zależy. Pierwszym obowiązkiem reprezentacji polskiej jest też dzisiaj przegląd sił polskich i powzięcie decyzji o stanowisku Polaków. Groza wisi nad Polską. Proszę Państwa, mimo apelów zarówno prasy, jak i władz miasta, w Krakowie dochodziło już w tym czasie do pierwszych manifestacji. Z budynków, co ciekawe, na polecenie prezydium miasta, znikały jedna po drugiej wywieszone zeszłego dnia flagi, odwoływano wieczorne przedstawienia, zamykano lokale i restauracje. Proszę Państwa, głównym problemem tych ostatnich restauracji, jeszcze kilka dni wcześniej, tu można podać jako ciekawostkę, było to, iż z polecenia magistrackiego urzędu do spraw wyżywienia gospodarze restauracji, karcz i wyszynków krakowskich mogli od pewnego czasu podawać jedynie określoną liczbę potraw na jednego gościa. Wcześniej zaś musieli przedkładać menu do wglądu i akceptacji urzędu. No, decyzję tę tłumaczono, proszę Państwa, potrzebą kontroli cen i walką z ich sztucznym podnoszeniem w obliczu bardzo złej kondycji materialnej mieszkańców Krakowa. Te problemy, proszę Państwa, nagle, przynajmniej na chwilę, zniknęły w ogóle z przestrzeni dyskusji wśród mieszkańców Krakowa. Kraków, proszę Państwa, zaś w międzyczasie wydał wyrok. I tutaj wracam do hrabiego Czernina. Proszę Państwa, bowiem jako jednego z głównych winowajców przyjętych w Brześciu antypolskich rozwiązań wskazywano powszechnie właśnie hrabiego Ottokara Czernina, czyli ministra spraw zagranicznych CK monarchii. Czernin, proszę Państwa, został po prostu człowiekiem pod Wawelem znienawidzonym. I jego opinia, czy pokutująca o nim opinia w pewien sposób, no, wskazująca właśnie jego jako tego spiritus movens z tych ruchów austriackich w lutym 18 roku, do dziś gdzieś pokutuje w historiografii. Proszę Państwa, wieczorem tego dnia, kiedy pierwsze informacje o Brześciu przybywają, mówiąc eufemistycznie, do Krakowa, o godzinie 18 w sali magistratu odbyło się specjalne spotkanie poświęcone zapadłym w Brześciu decyzjom. Na tym zebraniu, proszę Państwa, zebrali się reprezentanci właściwie wszystkich głównych nurtów galicyjskiej polityki reprezentowanej w Krakowie. I tak, proszę Państwa, wśród obecnych byli m.in. Emil Bobrowski, Michał Bobrzyński, Ignacy Daszyński, Władysław Długosz, Cezary Haller, Adam Jędrzejowicz, Zygmunt Klemenszewicz, Stanisław Łazarski, Zygmunt Marek, Jędrzej Moraczewski, Konstanty Srokowski, Zdzisław Tarnowski, Władysław Tytmajer, Antoni Wodzicki czy Edmund Zieleniewski. Nie brakło, proszę Państwa, również profesorów uniwersytetu, redaktorów krakowskich czasopism, reprezentantów młodzieży, jak też, proszę Państwa, brano to wtedy w cudzysłowie, ale podkreślano, grona pań krakowskich. Grona pań krakowskich. Czyli, proszę Państwa, mieliśmy zatem właściwie pełen przekrój krakowskiego społeczeństwa i jego polskich elit na tym spotkaniu wieczornym w magistracie. I, proszę Państwa, w wyniku dyskusji uchwalono i jednogłośnie przyjęto następującą rezolucję w imieniu wszystkich stronnic Krakowa. Po pierwsze, zawarty bez nas, naszym kosztem, urągający zasadom samookreślenia narodów, układ brzeski nie jest dla nas ani miarodajnym, ani obowiązującym. Rządy austriackie i niemieckie, odrywając kilkadziesiąt tysięcy kilometrów ziemi polskiej i miliony ludności polskiej od Polski i Litwy, zapowiadając okrążenie Polski przez wrogie mocarstwa i osłabiając ogólne stanowisko Polaków, opierają się na nagim gwałcie. Nie ma Polaka, który by z faktem takiego gwałtu się pogodził. Oświadczamy, że nie dopuścimy do oddania ziem polskich obcemu państwu. Potępiając przed całym światem obłudną politykę dyplomatyczną państw centralnych, ślubujemy wytrwanie w obronie całości
naszej ojczyzny. Zbrodnia takiej dyplomacji popełniona na żywym organizmie Polski nie osiągnie zamierzonych przez nią celów. I proszę Państwa, w punkcie drugim tejże rezolucji czytamy: zgromadzenie wszystkich stronnictw politycznych reprezentujące ogół ludności królewskiego stołecznego miasta Krakowa wzywa Koło Polskie do wniesienia uroczystego i najenergiczniejszego protestu w Austriackiej Izbie Posłów przeciw bezprzykładnemu gwałtowi nowego podziału Polski, popełnionemu przez bezprawne oderwanie ziem polskich wbrew uznanej przez świat cały i uroczyście przez austro-węgierskiego ministra spraw zagranicznych głoszonej zasady zawierania pokoju bez aneksji i odszkodowania na podstawie samookreślenia narodów. Równocześnie wzywa się Prezydium Koła Polskiego do natychmiastowego zwołania koła sejmowego do Krakowa celem zjednoczenia wszystkich sił polskich i uchwalenia środków obrony. Proszę Państwa, w kolejnych dniach w Krakowie trwały demonstracje przeciwko wypracowanym w Brześciu rozstrzygnięciom. Znów możemy się odwołać do świadka naocznego, czyli do dziennika profesora Władysława Konopczyńskiego, w którym czytamy. Konopczyński pisze tak: dowiedziałem się na mieście o zdemolowaniu pruskiego biura paszportowego, tudzież po części dworca. Istotnie, biuro wygląda, za przeproszeniem, jak wagon cesarsko-królewskiej kolei państwowej z wybitymi szybami. A podobno największe zdumienie i zawód wśród zwolenników pracy narodowej. Oczywiście, kartki, karteczki, wyzwiska na rynku AB. Będąc w bibliotece, dostrzegłem przez okno pochód młodzieży uniwersyteckiej w stronę rynku. Szli prawidłowymi czwórkami jak wojsko. Ja oraz Franciszek Bujak i coś 7 innych profesorów poszliśmy z nimi pod Grunwald. Śpiewy, mowy, trzeba ścisnąć zęby i panować nad nerwami. Szanowni Państwo, manifestacje, o których wspominał Konopczyński, trwały od popołudnia 12 lutego do godziny 23, a właściwie cały dzień, prawda? I brało w nich udział tysiące mieszkańców Krakowa. Prasa donosiła, że w tym czasie głównie w okolicach placu Matejki, no, czyli owego Grunwaldu, jak powiadał Konopczyński, dziesiątki razy odśpiewywano rotę, która stała się właściwie hymnem przewodnim tych wszystkich wydarzeń, które działy się w Krakowie w lutym 18 roku. Ilustrowany Kurier Codzienny szacował liczbę protestujących nawet na 20 tysięcy ludzi. Przypomnę, proszę Państwa, że dziś szacujemy ówczesną ludność Krakowa, no tego wielkiego Krakowa, prawda, już, na około 180 tysięcy mieszkańców. Kraków, proszę Państwa, swoim zwyczajem, tutaj mówiąc troszeczkę pół żartem, pół serio, zajmował się także wówczas symbolami. Dla przykładu, proszę Państwa, Rada Miasta Krakowa zapowiedziała, iż na swym najbliższym posiedzeniu uchwali zmianę dotychczasowej nazwy ulicy 5 listopada, to jest, proszę Państwa, dzisiaj Starowiślna, na ulicę Chełmską. Ulica 5 listopada, rzecz jasna, upamiętniała akt dwóch cesarzy z 1916 roku, który w niektórych gronach przyjęto jako akt polskiej niepodległości, co oczywiście nie było prawdą, a Brześć także tutaj pod Wawelem tylko tę oczywistość przypomniał właściwie. Proszę Państwa, sytuacja w Krakowie była w tych dniach na tyle poważna, że miasto prócz apelów o zachowanie spokoju, skądinąd kierowany głównie do akademików i uczniów, czyli do ówczesnych studentów i uczniów, którzy to byli dla wielu głównymi winowajcami rozruchów w mieście, zdecydowało się powołać do życia honorową Straż Obywatelską, która, no, wyróżniając się biało-amarantowymi kokardkami na ramieniu, zasady miała składać się właśnie z najbardziej aktywnej na krakowskich ulicach młodzieży. Szanowni Państwo, aby dać odpowiedni przykład, do Straży Obywatelskiej wstąpiła cała Rada. Tak? A, myślałem, że to się przerwało, przepraszam. Aby dać, proszę Państwa, odpowiedni przykład, do Straży Obywatelskiej wstąpiła cała Rada Miasta Krakowa. Swój akces zgłosiła także znaczna liczba młodzieży akademickiej.
W tym dniu, proszę Państwa, to jest 13 lutego, na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa uchwalono powołanie 20-osobowego Komitetu Rady, który w obliczu dalszych niepokojów w Krakowie miał stanowić bezpośrednie zaplecze prezydium miasta zajmującym się właśnie tymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem w Krakowie. Rada zdecydowała także, aby w tych czasach obradować permanencji. Spotykać się odtąd miała codziennie o godzinie 18. Krakowscy rajcy złożyli także na ręce prezydium pewne sumy, datki pieniężne, warto to odnotować, które, proszę Państwa, miały zostać przeznaczone na, jak mówiono, poturbowanych w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w Krakowie. Okazało się bowiem, że podczas ataku na przykład na to wspomniane przez Konopczyńskiego niemieckie biuro paszportowe, rannych zostało około 30 młodych Krakowian. Proszę Państwa, równocześnie w prasie już donoszono i już zapowiadano, że na dzień 18 lutego Kraków przygotowuje wielką manifestację narodową, czyli antybrzeski protest. Odezwę w tej sprawie podpisał Krakowski Wspólny Komitet Wszystkich Polskich Stronnic i Grup, czyli właściwie to ciało, które się zawiązało na tym spotkaniu, o którym mówiłem w magistracie wszystkich stronnic polskich działających w Galicji, reprezentowanych w Krakowie. I proszę Państwa, jak brzmiała ta odezwa? W poniedziałek 18 lutego 1918 roku przemówi kraj cały. Niech ustanie wszelka praca w mieście i na wsi. Niech ludność polska objawi swą wolę. Masowe wiece i poważne demonstracje wyrażą niezłomną wolę narodu uzyskania zjednoczonej, niepodległej i nieuszczuplonej ojczyzny. Będą dowodem naszej gotowości do stanowczej i bezwzględnej walki o nasze prawa, stwierdzeniem, że naród polski nie uznaje tego pokoju. 18 lutego niech będzie dniem protestu. Niech dowiedzą się przyjaciele i wrogowie, jaką jest wola Polaków. Dzień ten będzie stwierdzeniem naszej jednolitej woli, gotowości do walki, przeglądem naszych sił. Wielka sprawa niepodległości i zjednoczenia ziem polskich wymaga wielkich sił, wielkich, poważnych czynów. Proszę Państwa, ta odezwa została podpisana przez, po kolei wymieniając, Stronnictwo Demokratyczno-Mieszczańskie, Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Polskie Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Konserwatywne, Polską Partię Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Społeczno-Narodowe, Zjednoczenie Narodowe, Ligę Niezawisłości Polski, Ligę Kobiet, Reprezentację Związków Kobiecych Krakowa oraz Młodzież Akademicką. Na marginesie, proszę Państwa, tych spraw profesor Konopczyński tymczasem notował, że ulica się ochładza. Ulica się ochładza, czyli mówimy mniej więcej o trzecim, czwartym dniu po tym, jak do Krakowa wieści o pokoju brzeskim dotarły. Główny, proszę Państwa, udział w tym ochładzaniu, w temperowaniu nastrojów w Krakowie bez wątpienia miała Straż Obywatelska, która obejmowała swymi patrolami całe Śródmieście w obrębie plant właściwie. Początkowo wyjątkiem był tu obszar za ulicami Franciszkańską i Dominikańską w kierunku ulicy Grodzkiej i Wawelu. Jednocześnie jednak informowano, że dalsze części miasta także niebawem znajdą się pod kontrolą straży. Proszę Państwa, słów kilka o samej straży. Jej główne biuro zorganizowano na pierwszym piętrze gmachu krakowskiego magistratu. Ruch w nim, jak komentował Stańczykowski, czas bardzo żywy, kandydaci zgłaszają się licznie, tak z kół młodzieży, jako też z kół starszych obywateli. Proszę Państwa, ostatecznie liczebność straży, nie tylko tych funkcjonariuszy, którzy wyszli na krakowskie ulice, ale zaplecza także, szacowano na około 1000 osób. Jej członkowie zaczęli pełnić służbę także w krakowskich teatrach, kinach oraz w tak zwanych ogonkach. Ogonki, proszę Państwa, to nic innego jak wydłużające się kolejki do magazynu. Miasto, proszę Państwa, wprowadziło także tak zwane patrole kontrolne i to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe, które miały się przyglądać pracy policyjnych posterunkowych. Czyli miasto jakby miało kontrolować w tych dniach również poczynania policji. Do działania nadto na rzecz zaprowadzenia porządku
W Krakowie zaangażowano też najmłodszych, tak zwaną młodzież skautową. Ich rola tych najmłodszych sprowadzała się głównie do służby w łączności i posługi ordynansowej. Jeśli idzie o samą straż jeszcze, to proszę Państwa, dość rychło, zamiast kokardek, o których wspominałem, wszyscy członkowie krakowskiej straży honorowej obowiązkowo nosili biało-amarantowe opaski na ramieniu. Zaczęto też rozróżniać szarże. Pojawili się dziesiętnicy i setnicy, którzy posiadali jakby odpowiednio szersze pasy materiału biało-amarantowego. No, z takiego rozwiązania był zadowolony chociażby naprzód socjalistyczny, który powiadał, że milicja obywatelska wpłynęła na nastrój uspokajająco w Krakowie. Straż honorową naprzód nazywał milicją obywatelską. Proszę Państwa, wieczorem 14 lutego odbyło się posiedzenie kolejne krakowskiej Rady Miejskiej. Frekwencja wszelako niespecjalnie dopisała, co zresztą skrzętnie odnotowała prasa, która pisała o uzasadnionych pretensjach pod adresem tych krakowskich rajców, którzy w tak ważnej dla najżywotniejszych interesów samorządu miejskiego chwili nie poczuwają się do spełnienia przyjętych przez siebie obowiązków obywatelskich, co uznano, proszę Państwa, za skandal. Zebranie poprowadził wiceprezydent Józef Sare. Zwracam, proszę Państwa, uwagę, że prezydent Juliusz Leo był wtedy już no, bardzo, bardzo chory. Sare, proszę Państwa, z kolei zwracał uwagę na nastrój panujący w Krakowie i na wagę odpowiedzialności, jaką na swe barki wzięło prezydium miasta, powołując do życia chociażby Straż Obywatelską, a także współpracując ze stronnictwami politycznymi w celu wypracowania odpowiedniej formy protestu przeciwko postanowieniom pokoju brzeskiego. Sare, proszę Państwa, podkreślał równocześnie, że w obliczu tych poczynań najwięcej problemów sprawia Krakowowi, tutaj cytat, dziatwa, żywioł równie ruchliwy jak nieobliczalny, pozostawiony samopas na ulicach miasta. Ten wątek, proszę Państwa, tej aktywizacji, trochę żartując w tym kontekście oczywiście, krakowskiej młodzieży podjął także konserwatywny Czas, który tłumaczył, że powodem wielu ekscesów w Krakowie w ostatnich dniach było niewłaściwe zachowanie się niedorostków, nierozumiejących ani powagi chwili, ani sposobów działania w obecnych czasach. Dlatego też apel Komendy Straży Obywatelskiej należy poprzeć jak najgoręcej i ułatwić jej pracę dla dobra narodu i miasta. Proszę Państwa, wśród mieszkańców Krakowa coraz częściej w tamtych dniach powtarzano wiadomości o odsyłaniu przez najznakomitsze osobistości miasta i polityki galicyjskiej, polityki krajowej, orderów cesarzowi Karolowi na znak protestu przeciwko traktatowi państw centralnych z Ukrainą. W jednym, proszę Państwa, z dzienników czytamy, że ekscelencja Długosz odesłał jeden order, gdyż inne, jak zaznacza równocześnie w piśmie, zrabowali mu honwedzi. Tak, proszę Państwa, stoi w ilustrowanym Kurierze Codziennym. Proszę Państwa, pod Wawelem wzmagały się także nastroje antyniemieckie w tamtych dniach. Ilustrowany Kurier Codzienny, już kilkukrotnie przywoływany, potęgując tę atmosferę jeszcze, donosił, że ze smutkiem dowiadujemy się, że w pewnej instytucji czysto polskiej, w Stowarzyszeniu Ekonomicznym w Krakowie, jest zatrudnionych kilka osób pruskiej narodowości w roli funkcjonariuszy biurowych. Jeżeli osoby te były tam dotychczas tolerowane, to jesteśmy przekonani, że od dzisiaj nie będą już nadal zjadały chleba polskiego. A więc mamy, proszę Państwa, tutaj jawny donos swoją drogą do strony Kuriera. Szanowni Państwo, w sobotę i niedzielę 16 i 17 lutego, w przeddzień manifestacji, na ulicach Krakowa pojawiła się już 400 funkcjonariuszy Straży Obywatelskiej, czyli tych osób, które bezpośrednio patrolowały krakowskie ulice. Do magistratu zgłaszali się cały czas nowi ochotnicy, zaś, proszę Państwa, samo kierownictwo straży przystąpiło do zorganizowania sęcit także dla żydowskich dzielnic miasta. Władzom Krakowa bardzo zależało na tym, aby Kazimierz został obsadzony przez strażników, którzy pochodzili z tej właśnie dzielnicy. I proszę Państwa, w tym samym czasie kierownictwo Żydowskiej Partii Socjaldemokratycznej, czyli Poalej Syjon,
wydało specjalną odezwę w sprawie pokoju brzeskiego, w której czytamy, co następuje. Gdy jaśnieje majestat bólu Twojego, narodzie Polski, klasa robotnicza Żydów w Polsce z Tobą na równi jest w pogotowiu. My poprzez ból i myśl własnego narodu, poprzez wspólne krzywdy, stwierdzamy obecnie solidarność dla sprawy bratniego narodu. Proszę Państwa, no tu możemy dodać, że komunikat wydał również krakowski konsystorz biskup, książęco-biskupi, w którym zwracał się do księży rządców kościołów parafialnych i zakonnych w Krakowie, aby dla uproszenia u Boga światła i męstwa dla narodu odprawiano w poniedziałek w dniu manifestacji o godzinie 10 rano nabożeństwa w tej intencji. Proszę Państwa, z kolei Rada Miasta Krakowa, dalej spotykająca się stale, debatowała między innymi w tych dniach już przed właściwie samą manifestacją, na przykład na temat funkcjonowania w najbliższy poniedziałek, czyli w dniu demonstracji, krakowskich elektrowni, gazowni i innych spółek, które zarządzało miasto. I proszę Państwa, rajcy zdecydowali, że w tym dniu wszystkie przedsiębiorstwa będą działać jak w dniach świątecznych. To oczywiście z tego wynikało nic innego, jak to, że większość pracowników będzie mogła wziąć udział w manifestacji, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji w pracy. Dyskutowano, proszę Państwa, także sam program demonstracji. Ogólny plan zakładał, że przemówienia polityków powinny się zakończyć kwadrans po południu, po czym miano wspólnie odśpiewać rotę, a następnie złożyć uroczystą przysięgę. No dodawać nie trzeba, że sama manifestacja rzecz jasna miała się odbyć w rynku. Proszę Państwa, w niedzielę przed południem, czyli już na dzień przed manifestacją, o godzinie 10 w auli głównej Uniwersytetu zebrali się profesorowie oraz młodzież akademicka. Wygłoszono kilka przemówień, pojawiły się referaty poświęcone stosunkom narodowościowym i religijnym na Chełmszczyźnie i Podlasiu, historii i geografii tych ziem. No, głos zabrali wybitni uczeni, ksiądz profesor Władysław Chodkowski, profesor Władysław Semkowicz, profesor Stanisław Kutrzeba i proszę Państwa, uczeni nadto w imieniu samego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapowiedzieli swój udział w poniedziałkowej manifestacji. Tego samego dnia, jak donoszono w prasie, od wieczora Kraków pozostawał pod wrażeniem zbliżającego się wielkiego dnia protestu przeciw oderwaniu ziemi chełmskiej i podlaskiej. I proszę Państwa, na marginesie tych wszelkich informacji i zbliżającego się wystąpienia głos, proszę Państwa, zabrał, właściwie no dziś to wiemy, ponieważ mamy notatkę w diariuszu, nie kto inny jak profesor Władysław Leopold Jaworski, czyli właściwie ówczesna twarz orientacji prohabsburskiej, proaustriackiej, prezes Naczelnego Komitetu Narodowego. I proszę Państwa, Jaworski notował bardzo gorzko, cytuję: jutro ma być ogólny strajk. Jest to rewolucja. W Austrii stajemy się równi Czechom. Musi nadejść represja i wzrost niesłychany Rusinów. Co za nieszczęście, patrzeć muszę na gruzy domu, który sam wznosiłem. Proszę Państwa, 18 lutego Kraków, wielka manifestacja. Tego dnia właściwie miasto stanęło. Zamknięte były wszystkie, proszę Państwa, magazyny i sklepy. Nie pracowały fabryki, urzędy państwowe, krajowe, autonomiczne. Nieczynne były restauracje i kawiarnie. Kupić można było jedynie leki, to tylko w niektórych aptekach. Uniwersytet Jagielloński zawiesił wykłady, szkoły zawiesiły zajęcia, nie jeździły tramwaje i dorożki. Do Krakowa i z Krakowa nie kursowała strajkująca kolej. A mimo tego, proszę Państwa, od wczesnych godzin na krakowskich ulicach, szczególnie w okolicach Śródmieścia, spotkać można było liczne grupy mieszkańców i jednak przyjezdnych, mimo że na przykład ludność chłopską zatrzymywano na rogatkach Krakowa. No, wielu z tych mieszkańców w tych jeszcze wczesnych godzinach rannych wracało z porannych nabożeństw, o których wspominałem, które odbywały się w intencji ojczyzny. Niemal każdy zaś z przechodniów z wpiętą w garderobę biało-amarantową kokardką podążał rzecz jasna na rynek, na manifestację.
Proszę Państwa, już przed godziną 9 przed budynkiem Kasy Chorych, czyli tak zwanym domem robotniczym przy ulicy Dunajewskiego, zaczęły gromadzić się tłumy, które tego dnia chciały manifestować pod sztandarami Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej. Co rusz właściwie przybywały nowe grupy robotników z całego Krakowa, w tym osobny i liczny pochód z Podgórza. Najliczniej stawili się kolejarze i pracownicy kolei. Ich liczbę szacowano nawet na 9 tysięcy osób. Proszę Państwa, co ciekawe, warto odnotować, do Krakowa wspomóc polskich towarzyszy przybyli również kolejarze czescy i niemieccy. Cały, proszę Państwa, tłum rozśpiewany z masą czerwonych flag i proporców obliczano nawet na 40 tysięcy ludzi. 40 tysięcy ludzi. Przypomina się, proszę Państwa, zatem stary żart, że w Galicji nie było ani kapitału, ani pracy, ale był socjalizm. Pół żartem, pół serio. Proszę Państwa, żaden warsztat, stwierdzano zadowoleniem na łamach na przodu, żadne biuro nie pracuje. Ustał ruch kolejowy, tramwajowy dodawano. Nigdzie jednak nie widać ani wojska, ani policjantów, mimo to, a właściwie właśnie dlatego porządek wzorcowy. Proszę Państwa, o godzinie 10 w tym dniu, czyli na godzinę przed manifestacją, odbyło się zebranie manifestacyjne z kolei samego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główna aula w Kolegium Novum nie pomieściła wszystkich chętnych, konieczne było otwarcie innych sal. Przemówienie, proszę Państwa, którego fragmenty zostały nazajutrz ocenzurowane w prasie, wygłosił rektor profesor Kazimierz Żurawski. Pozwolę sobie zacytować jedynie fragmenty. Rektor Uniwersytetu powiadał tak. Z traktatem brzeskim zamierzano podkopać podstawy egzystencji polskiego narodu, poróżnić Polskę z dopiero co powstałą Rzeczą Pospolitą Ukraińską, zastosować starą i wypróbowaną metodę divide et impera. Tak niemieckie plemiona od lat przeszło tysiąca posuwały się na wschód i słowiańskie opanowywały szczepy. W pochodzie tym Polska była im zaporą. Czy będzie i nadal? Naród polski poznał i ogarnął ogrom niebezpieczeństwa i nieszczęścia. Nie uzna on nigdy traktatu brzeskiego, nie zrzeknie się swych praw do utraconych ziem. Wszystkie dzielnice Polski, wszystkie stronnictwa polityczne, cały naród i nasza szkoła jagiellońska wszyscy łączą się w uroczystym proteście przeciwko krzywdzie i zadanej ranie. Następnie, proszę Państwa, rektor zwrócił się już konkretnie do młodzieży akademickiej, czy do młodzieży w ogóle Krakowa. Kochana młodzieży polska, nadzieję, że lepsze niż niegdyś dziadowie i ojcowie wasi do narodowego i kulturalnego rozwoju mieć będziecie warunki, jeszcze nie sprawdzają się. Nie skończyła się jeszcze burza wojenna i wyrok ostateczny jeszcze nie zapadł. Ale jeśli i przed waszym pokoleniem Cierniowa będzie leżeć droga, to i was to nie ugnie. Pójdziecie nią z miłością dla naszej ziemi i kultury narodowej, z męską rozwagą i hartem ducha, które u nas stuletnia wyrobiła niewola, z odpornością i siłą, które mimo ciężkich i trudnych warunków wszelkich dóbr narodowych strzec będą. A na tę drogę, na której nie widać jeszcze postoju, ni dłuższego wypoczynku, na tę dolę waszą, jakąkolwiek by ona nie była, powiem wam obyczajem staropolskim, tak wam, Panie Boże, dopomóż. Proszę Państwa, przed manifestacją jeszcze zdążyć się zebrała na uroczystym posiedzeniu także Rada Miasta Krakowa. Spotkanie otworzył w zastępstwie bardzo chorego Juliusza Lea wiceprezydent, tym razem Jan Kanty Fedorowicz. I proszę Państwa, w imieniu Rady podniósł kilka bardzo ważnych, czy w imieniu Prezydium Miasta Krakowa podniósł kilka bardzo ważnych rzeczy. Zacytuję ustęp z tego przemówienia, który prasa mimo wszystko puściła do druku, w sensie cenzura puściła w prasie do druku. I proszę Państwa, Jan Kanty Fedorowicz powiadał tak. My, Rada Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, zebrana w dniu 18 lutego, wstrząśnięta do głębi ponurą wieścią o dokonanym w Grześciu Litewskim podeptaniu przyrodzonych praw narodu polskiego i bezprzykładnym złamaniu wielokrotnie narodowi naszemu ponawianych obietnic i uroczystych zapowiedzi, solidaryzujemy się w całej pełni i bez zastrzeżeń z całym narodem zjednoczonym w bólu z powodu doznanej krzywdy i w niezłomnej woli obrony swoich praw wobec każdego, kto by w nie godził. Proszę Państwa, w międzyczasie już
tłum robotników, który gromadził się przed domem robotniczym na Dunajewskiego, ruszył z tejże ulicy Dunajewskiego na czele z doktorem Emilem Bobrowskim, trasą dalej w kierunku ulicy Floriańskiej, Floriańską dalej w kierunku rynku. No proszę Państwa, jak to przy takich okazjach i pochodach tego typu robotniczych i na taką skalę, wśród murów krakowskiego Starego Miasta niosły się słowa czerwonego sztandaru, gdzieniegdzie dało się również słyszeć o cześć wam panowie magnaci oczywiście. Wśród uczestników, proszę Państwa, tego marszu sporo osób niosło także okolicznościowe transparenty i tablice. Niech żyje Republika Polska, niech żyje polski socjalizm, niech żyje socjalizm rewolucyjny, ale również, proszę Państwa, napisy tego typu jak oddajcie nam Piłsudskiego. Przed godziną 11 czoło pochodu robotniczego dotarło do ulicy Grodzkiej i kościoła świętego Wojciecha, gdzie socjaliści planowali się ostatecznie zatrzymać, podczas gdy, proszę Państwa, jeszcze koniec pochodu w tym czasie, który to skądinąd tworzyły kobiety, tak ustawiono pochód, tkwił jeszcze w okolicach Bramy Floriańskiej. Proszę sobie wyobrazić tę masę ludzi od Bramy Floriańskiej po kościół świętego Wojciecha. Ta ulica była i ta przestrzeń była cała wypełniona. W międzyczasie, proszę Państwa, sam już poczet sztandarowy Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej ustawił się przy pomniku Mickiewicza, natomiast pomiędzy robotnikami a samym monumentem wieszcza uroczysty szpaler utworzyli kolejarze, którzy no, tutaj wiedli prym jednak w tym ruchu tego dnia, jeśli chodzi o robotników. Proszę Państwa, no, czekano na oficjalne rozpoczęcie manifestacji i mowy przywódców wszystkich partii i stronnic Krakowa, które miały się zacząć zaraz po hejnale oznajmiającym wybicie godziny 11. Rynek był już wówczas pełny. Przed wyznaczoną godziną z ulicy Świętej Anny wyszedł nań pochód, na czele którego podążała krakowska wszechnica, czyli rektor Kazimierz Żurawski wspomniany, senat, profesorowie, młodzież akademicka. Uniwersytet, proszę Państwa, zajął miejsce w okolicach Odwachu od strony Sukiennic. Tam było jego miejsce. Dalej także ulicą Świętej Anny szło krakowskie duchowieństwo, wiceprezydenci Krakowa, rajcy miejscy, Rada Powiatowa Krakowska, naczelnicy urzędów oczywiście, sami urzędnicy, kongregacja kupiecka, towarzystwa rolnicze, ale także prezydium żydowskiej gminy wyznaniowej, które uczestniczyło w tej manifestacji, co warte podkreślenia. Izby adwokacka, notarialna, towarzystwa strzeleckie, wreszcie nauczyciele krakowskich szkół. Ta grupa, proszę Państwa, zajęła miejsce od linii, czy na linii od ulicy Świętej Anny do wylotu ulicy Brackiej. Od ulicy Szewskiej z kolei na rynek wkroczyły krakowskie korporacje, stowarzyszenia i cechy, ustawiając się między ulicami Szewską i Wiślną. Ulicą Szczepańską szła młodzież szkolna, po drugiej stronie rynku na Sławkowskiej Związki i Stowarzyszenia Kobiece, które obsadziły linię AB w rynku i w tym samym miejscu, proszę Państwa, wraz z sztandarem brać udział w manifestacji postanowili także weterani powstania styczniowego. Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 11, dosłownie 10 minut po godzinie 11, z wieży mariackiej rozległa się melodia Boże coś Polskę, zaś po odśpiewywaniu pieśni przez tłum politycy i działacze rozpoczęli swe przemówienia. Na rynku, proszę Państwa, było ustawionych dla nich 6 specjalnych trybun. Pierwsza, tak zwana uniwersytecka trybuna, zlokalizowana była naprzeciwko wylotu ulicy Brackiej, czyli niedaleko właśnie od Wachu, tam gdzie stał uniwersytet. Dalej, proszę Państwa, była trybuna pod pomnikiem Mickiewicza, tak zwana trybuna socjalistyczna dla robotników. Trzecia, proszę Państwa, trybuna znajdowała się w okolicach ulicy Floriańskiej, gdzie także głównie przemawiali robotnicy na czele z Bolesławem Drobnerem, robotnicy, czy działacze socjalistyczni bardziej. Kolejna trybuna, proszę Państwa, znajdowała się u wyjścia ulicy Sławkowskiej, dalej u zbiegu Szewskiej i rynku oraz, proszę Państwa, przy kościele świętego Wojciecha, gdzie też przemawiali robotnicy. Proszę Państwa,
Początkowo schemat manifestacji wyglądał tak samo. Z wszystkich trybun odczytano dwa teksty jednakowe. Po pierwsze była to odezwa Parlamentarnego Koła Polskiego. Po drugie, proszę Państwa, deklaracja polskich członków Izby Panów. Może pozwolę sobie, jako są źródła, wydaje się cenne, odczytać fragmenty. Odezwa, proszę Państwa, Parlamentarnego Koła Polskiego. W obliczu ludzkości oświadczamy, że nie chcemy sięgać po cudze dobro i cudze ziemie, lecz chcemy ziemi chełmskiej i podlaskiej, które należą od wieków do Polski i są tej Polski najdroższymi, bo męczeńskimi dziećmi. Tam lud siermiężny Polski ginął od kul moskiewskich za ojczyznę i za wiarę ojców. Tam bohatersko opierał się przemocy, chytrości i gwałtom prawosławnych rządowych rusyfikatorów. Tam krocie świadczyły krwią i łzami, że należą do Polski. Przed tym męczeństwem ugiąć się nawet musiała triumfująca reakcja carskiej czarnej sotni. Teraz kraj ten ma się stać pomostem dla niemieckich żołnierzy i niemieckiego towaru w pochodzie na wschód Europy nad Czarne Morze do stóp Kaukazu. Podnosimy w imieniu polskiego zaboru austriackiego uroczysty protest przeciwko traktatowi w Brześciu i podejmujemy walkę celem jego obalenia. Z kolei, proszę Państwa, deklaracja polskich członków Izby Panów w Wiedniu. Znów, proszę Państwa, nawiązuje do tego szwarc charakteru, który to szwarc charakterem, tak jak mówiłem, pozostaje do dziś, czyli do hrabiego Czernina. Czytamy bowiem, proszę Państwa, w tej odezwie czy deklaracji tak. Hrabia Czernin, godząc się na granice skreślone traktatem brzeskim, złamał uroczyste przyrzeczenia dane nam kilkakrotnie przez rząd austro-węgierski co do niepykalności granic Królestwa Polskiego i przynależenia doń, w szczególności także całej ziemi chełmskiej. I proszę Państwa, końcowy fragment. Polscy członkowie Izby Panów zapowiadają przeto stanowczo odpowiadającą powadze chwili opozycję przeciw rządowi. Mamy przekonanie, że korona nie była poinformowaną przez rząd zgodnie z prawdą o doniosłości szczegółów układów brzeskich. Uważamy więc za swój obowiązek wyjaśnić rzecz ponad wszelką wątpliwość i dać szczery wyraz uczuciu wzburzenia, którym dziś do głębi przejęte jest serce każdego Polaka. Proszę Państwa, następnie głos zabrali już mówcy na poszczególnych trybunach. Tutaj możemy oczywiście o kilku tych fragmentach wspomnieć. Na szczęście te fragmenty przemówień się zachowały, były odnotowywane głównie w prasie, nie tylko w tej prasie konkretnych stronnic, choć oczywiście te stenogramy były tam najwierniejsze. Proszę Państwa, i tak na reprezentacyjnej trybunie uniwersyteckiej profesor Wacław Sobieski przedstawił doniosłość krzywdy, jaką tajna dyplomacja Austro-Węgier i Niemiec wyrządziła narodowi polskiemu w traktacie brzeskim, który, cytuję, kaleczył całość Królestwa Polskiego. Profesor Sobieski przypomniał, że poprzednik hrabiego Czernina, książę Metternich, imieniem Habsburgów gwarantował polskie granice na Kongresie Wiedeńskim, a ich nienaruszalność nie była dotąd podważana. Krakowski uczony dyplomację Austro-Węgier nazwał wprost dwulicową, zarzucając jej przy tym zupełną uległość Berlinowi, brutalnym naciskom niemieckim, zmierzającym do uszczuplenia polskiego obszaru państwowego. Proszę Państwa, ksiądz Jan Masny, prepozyt Kościoła Akademickiego Świętej Anny, ostro atakował politykę Niemiec wobec Polski, którą charakteryzował jednym słowem, cytuję, wytępić. Tutaj, proszę Państwa, dalszy fragment wypowiedzi. Nie wiemy do dziś, czy to mówił Stanisław Stroński, czy dalej ksiądz Jan Masny, ale prawdopodobnie to już wypowiedź profesora Stanisława Strońskiego. Czytamy. Ten sam odwieczny duch bojującej z żywiołem polskim od lat prawie tysiąca Germanii, który miał przedstawiciela Ongi w margrafie Geronie, wychyla się z postaci wszystkich jego następców, którymi byli margrabia Albert Brandenburski, Fryderyk Wielki, Bismarck, a obecnie panowie Kölmann, Hindenburg, Ludendorff i hrabia Czernin. Mówiąc o ziemi chełmińskiej i Podlasiu, tu już ksiądz Masny z całą pewnością przypominał, że stąd z Krakowa szło w przebraniu duchowieństwo nasze, aby po lasach tych krajów odprawiać nabożeństwa. Natomiast w samym mieście, tutaj pod Wawelem, odbywały się śluby krakowskie dla unitów tych ziem.
Przedstawiciel młodzieży akademickiej, Ślązak, Fichna, nie znamy imienia, odczytał na koniec oświadczenie Polaków z Górnego Śląska, potępiające pokój brzeski oraz zapewniał, że młodzież polska, która w legionach już krew za ojczyznę przelewała, gotowa jest zawsze do poświęcenia wszystkich sił swoich, gdy ich ojczyzna do czynu powoła. Proszę Państwa, na trybunie robotniczej, czyli przed pomnikiem Mickiewicza, jako pierwszy głos zabrał profesor Tadeusz Grabowski. Wspomniał on o roli wieszcza Mickiewicza podczas Wiosny Ludów, po czym zapewniał, że obecnie ugody nie ma z rządami, które sprzysięgły się na naszą zgubę. Wojna jeszcze nie skończona, ogólny pokój jeszcze nie zawarty. Dlatego też myli się ten, kto mówi, że traktat brzeski będzie zrealizowany. Polacy zresztą nie uznają go nigdy. Profesor, proszę Państwa, Grabowski dodał, że walka będzie trwała tak długo, aż hasło prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona o wolności ludów zwycięży. Emil Bobrowski zapowiedział koniec sojuszu Polaków z tronem habsburskim. Mówił tak: przez 50 lat byli politycy galicyjscy ostoją rządu austriackiego, a ich hasłem, przypominał dalej Bobrowski, było: przy tobie stoimy i stać chcemy. Teraz zaś od tych krakowskich dni lutowych koło polskie solidarnie uchwala wojnę temu rządowi, powiadał Bobrzyński. Wojnę, przepraszam, nie Bobrzyński oczywiście, tylko Bobrowski. Wojnę temu rządowi. Dalej, proszę Państwa, nawoływał do walki, do czynów, przygotować się musimy. Dzisiejszy dzień jest dniem demonstracji, która pokazać ma światu, że wszyscy wstrzymali pracę, by złożyć dowód, że gotowi są do wszelkich ofiar dla zdobycia wolnej, zjednoczonej Polski Ludowej. Proszę Państwa, podczas tych wystąpień na tej trybunie również zaproszony gość, można powiedzieć, zabrał głos. Była to nieznana z imienia i nazwiska przedstawicielka Śląska Cieszyńskiego, która odczytała odezwę tamtejszych Polaków skierowanych do Krakowian. Czytamy w niej. Oświadczamy, że pokoju tego za prawo nie uznajemy i nigdy go nie uznamy, a wierząc w ostateczny triumf sprawiedliwości nad brutalną siłą i dyplomatyczną obłudą, na groby naszych bohaterów i na głowy naszych dzieci ślubujemy, że póki tchu w piersiach, póki krwi w żyłach, środkami, które wskaże chwila, będziemy bronić świętej naszej sprawy. Bobrowski, proszę Państwa, jeszcze tutaj wspomniał o Piłsudskim, ale w to nie będę wchodził, że robotnicy domagają się, oprócz cofnięcia traktatu brzeskiego, wypuszczenia wodza legionistów, czyli Piłsudskiego więzionego w pruskim więzieniu. Proszę Państwa, na koniec jeszcze może kilka słów o wystąpieniach na trybunie pod kościółkiem świętego Wojciecha. Tam jako pierwszy wystąpił Tadeusz Butrymowicz, który powiadał, że w wojnie obecnej największe ofiary poniósł naród polski. Cierpiał wprawdzie cały świat, cierpiała cała Europa, ale najwięcej cierpiała Polska. I proszę Państwa, mimo wszystko, mimo całego dramatu, naród polski jednak trwał, przekonywał Butrymowicz, znosił ufny w sprawiedliwość Bożą i ludzką, wierząc, że w nagrodę trudów i znojów ujrzy jutrzenkę swobody, zbawienie słońca, ujrzy wolną, niepodległą Polskę, ale dodawał, myśląc o Brześciu, wiara ta została zdruzgotana. Wiara ta została Brześciem, proszę Państwa, zdruzgotana. W duchu, proszę Państwa, te wypowiedzi na każdej trybunie się powtarzają, więc chciałem dać taki przegląd, prawda, też tej podniosłości, atmosfery, która wówczas na krakowskim rynku panowała. Nie będę tu już się do innych trybun odwoływał. Może, proszę Państwa, odwołam się jednak do ostatniego przemówienia, które wygłosił dr Kazimierz Ostrowski, który był taki troszkę podsumowującym, czy może dla nas podsumowującym w tym wystąpieniu ono może być. Proszę Państwa, dr Ostrowski powiadał tak. Wierzyliśmy obietnicom niestety zbyt długo. Śnił nam się sen o zjednoczonej Polsce. Dziś mamy Polskę zjednoczoną bólem. Za misę soczewicy, za kilka wątpliwych zresztą wagonów pszenicy, za pokój chlebowy sprzedano Chełmszczyznę i Podlasie, te żywe symbole polskiego męczeństwa. Nie pora na żałobę, nie czas na słomiany ogień chwilowego oburzenia i zapału, nie wystarczy tworzyć Polskę samą tylko pieśnią. Trzeba nam więcej niż kiedykolwiek zgody, jedności, jednolitości, która czynom daje moc i potęgę, w piorun zmieniała każde ramię. Nie rozbici, ale zjednoczeni mamy odtąd żyć
i działać pod hasłem naszego ślubowania i roty dla tej, co nie zginęła. Proszę Państwa, na koniec, po zakończeniu wszystkich mów, odśpiewano rotę, odśpiewano Boże coś Polskę, robotnicy również. Później sami już robotnicy zaintonowali raz jeszcze czerwony sztandar, a następnie, proszę Państwa, złożono uroczyste, powszechne ślubowanie na krakowskim rynku podjęcia walki o zachowanie całości ojczyzny. Nie wiemy, proszę Państwa, ile dokładnie osób w tym dniu uczestniczyło w manifestacji. Profesor Konopczyński pisał, że tłumy były tylko pod pomnikiem Mickiewicza, mając na myśli robotników i socjalistów. Za to luźno było od zachodu, czyli przy tej pierzei, gdzie stał między innymi uniwersytet i profesorowie. Konopczyński szacował demonstrację na 25 do 30 tysięcy osób, co wydaje się jednak liczbą chyba nawet znacznie zaniżoną. Prasa, proszę Państwa, obliczała krakowian na rynku na około 50 tysięcy ludzi, co wydaje się dużo bardziej prawdopodobne. W każdym razie, proszę Państwa, no to była jedna z największych manifestacji w tamtym okresie w dziejach Krakowa, który, jeszcze raz przypomnę, liczył sobie 180 tysięcy mieszkańców, a na rogatkach miasta nie wpuszczano chłopów i ludności napływowej do miasta, więc to właściwie możemy przyjąć, że była ludność Kraków zamieszkująca. Konopczyński, proszę Państwa, w swoim stylu złośliwie dodawał, że tylko Żydów nie było widać na rynku, co też nie było prawdą. Nie było prawdą. Swoją drogą, proszę Państwa, w dniu manifestacji Rada Wyznaniowa Gminy Żydowskiej w Krakowie zebrała się w komplecie na nadzwyczajnym spotkaniu i Rada Wyznaniowa Gminy Żydowskiej w Krakowie uchwaliła uroczysty protest przeciwko oderwaniu od Polski Chełmszczyzny i Podlasia. Głos zabrał przewodniczący gminy dr Samuel Tiles. Czytamy, proszę Państwa, w tej odezwie rzeczy następujące. Żydzi krakowscy, solidaryzując się z całym narodem polskim, odczuwają ciężką krzywdę i bezprawie zadane narodowi polskiemu przez oderwanie historycznie i etnicznie ziem polskich, Chełmszczyzny i Podlasia od Królestwa Polskiego. Łączą się z całym narodem polskim w wyrażeniu żywego i stanowczego protestu i postanawiają uroczyście i niezłomnie stać wiernie i niewzruszenie przy całym narodzie polskim w jego walce o najwyższe ideały narodowe. Żydzi krakowscy, proszę Państwa, następnie modlili się o niepodległość i wolność dla Polski w świątyni na Podbrzeżu. Proszę Państwa, reasumując, Chełmszczyzna, ta z cytatu, okazała się faktycznie początkiem, jak pisał Konopczyński, ale nie tego procesu, który najpewniej profesor Konopczyński miał na myśli. Chełmszczyzna, traktat brzeski, pokój chlebowy, wydaje się, że definitywnie kwestie te, proszę Państwa, oderwały sprawę polską od państw centralnych i dalsze trwanie wbrew powszechnym odczuciu narodu, co chciałem pokazać też tymi wystąpieniami na krakowskim rynku tych wszystkich środowisk politycznych. Trwanie przy Berlinie i Wiedniu kompromitowało, proszę Państwa, tę orientację i tych polityków, którzy mimo wszystko wciąż za nią dalej optowali. Na gruncie naszym, na gruncie krakowskim, po wystąpieniach z lutego 1918 roku rzeczy miała podobnie. Wraz z wielką manifestacją na rynku 18 lutego i towarzyszącymi tamtych dniach miastu demonstracjami kończyła się, proszę Państwa, jestem o tym przekonany, pewna epoka w dziejach Krakowa, szczególnie wyraźnym przełomem, którego symbolem nie były tylko te tłumy na krakowskim rynku, lecz również rychła bardzo śmierć prezydenta Juliusza Lea, który w manifestacji nie brał udziału. Kilka tygodni później, zacznę Państwa, śmierć jednego z organizatorów i uczestników protestu krakowskiego, również symbolu Starego Krakowa, czyli Lucjana Rydla. Kończył się, proszę Państwa, Kraków Habsburgów, kończył się Kraków autonomii, kończył się Kraków stańczyków wreszcie, a ten widoczny i głośny lutowy kontrapunkt, o którym mówiłem w historii naszego miasta, doczeka się puenty jesienią 1918 roku oczywiście. Puenty faktycznej, czyli wystąpienia Antoniego Stawarza wraz z grupkami wojska, przejęcia miasta z rąk austriackich, powstania Polskiej Komisji likwidacyjne, jak też, proszę Państwa, puenty symbolicznej z napisami na krakowskich murach i krakowskich ulicach, precz z Bobrzyńskimi, precz z polityką brudnych dróg i zbrukanych rąk.
To wszystko, proszę Państwa, ode mnie. Zmieściłem się idealnie w czasie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie doktorze, za niezwykle szczegółowe i malownicze odmalowanie demonstracji protestów, bardzo solidarnych przeciwko ustaleniom niemiecko-austriackim. Czy ktoś z Państwa jakieś pytania zadał? Czy są? Dziękujemy bardzo, panie doktorze, za przedstawienie tych kwestii. Bardzo to było ciekawe i właściwie bardzo solidarne protesty różnych środowisk masowe. Rzeczywiście prawie 1/3, sądzę, no prawie 1/3 mieszkańców Krakowa włączyła się. Godne podziwu. Dziękuję bardzo. Bardzo i zapraszam. Dziękujemy, że pan zechciał się z nami podzielić swoimi badaniami. I zapraszam słuchaczy. Na 23 lutego w przyszłym tygodniu prelegentem będzie pan dr Jacek Winkiewicz z Muzeum Krakowa i będzie mówił o XVII wieku, okupacji szwedzkiej w Krakowie. Bardzo zapraszam. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję.